Jesteśmy w miejscowości Siem Reap już właściwie od tygodnia, ale nie miałem okazji właściwie jej nagrać, bo tak się skupiłem na zwiedzaniu, znaczy na zwiedzaniu, nagrywaniu świątyń Angkor, że zapomniałem o tym jeździć. Jedną z atrakcji tego miasta jest tak zwane Pub Street widoczne za mną. Teraz jest dzień, więc nie ma aż takiego ruchu, ale no to przypomina to, co się dzieje mniej więcej na Kwasan Road w Bangkoku. Co to za dźwięk? Nie wiem. Park Siem Reap. Bardzo przyjemne miejsce. Jestem zaskoczony, bo generalnie tutaj, zaraz wam pokażę. To jest główna droga, z którą się jedzie do świątyń Angkor, do całego kompleksu. Tutaj w tych parczkach wszystkich okolicznych, po godzinie 5 rano, bo o tej 5 czy 6 jechaliśmy na rowerach, były całe grupy ludzi, głównie kobiet, ćwiczących. Takie grupowe zajęcia sportowe i mocne, powiem wam, że mi zaimponowali. Bo jak jechaliśmy właśnie na tej 6, myślałem, że po prostu ludzie nie ćwiczą, nie? Znaczy w tej całej Azji. Ale myliłem się, bo oni po prostu ćwiczą, ale rano. Bo faktycznie teraz jest godzina, nie wiem, 13, 14 i jest okropnie ciepło. Nie wiem, czy zwróciliście na różnicę. Mam nowe okulary. Teraz szedłem, akurat zauważyłem sklep optyczny. Powiedzieli, że jest promocja. $35 za nowe okulary. Uczciwa cena. 120, 130 parę złotych. Jestem happy. Nówki sztuki, czyste szkła. Kończy się nasza przygoda z Kambodżą. I powiem wam, że będę tęsknił. Bardzo mi się tutaj podobało. Przejeżdżając, nie wiedziałem, czego się spodziewać. No bo zupełnie nowy kierunek. Niespecjalnie wiedziałem, co i jak. Wiedzę na temat Kambodży tak samo, jak na temat Laosu. Jest stosunkowo niedużo. A nie czytałem wcześniej, nie wiem. Po prostu lubię zwiedzać, a nie potrzebuję wszystkiego wiedzieć aż tak. No i przyjeżdżając nie wiedziałem, czego się spodziewać, ale Kambodża jest super. Jest droga, jest droższa niż Wietnam. Mimo, że kraj jest sam w sobie dużo biedniejszy. Używają dwóch walut, dolarów i rielów kambodżańskich. I po prostu płacisz w dolarach, często wydają ci po prostu dwóch walutach. Ale to jest w miarę szybko można ogarnąć. 4000 rieli to one dolar. Tak, to jest z angielskiego, dlatego tak się czuję. Myli. A nasza przygoda się kończy. Jedziemy jutro do Bangkoku. Tak, do Bangkoku. Zmieniliśmy plany, bo mieliśmy jechać z Kambodży do Laosu. No ale finalnie wygodniej i łatwiej będzie pojechać do Tajlandii. Tam spędzić trochę czasu, pojechać z północy Tajlandii na północ Laosu, później wrócić. Akurat w Tajlandii chcielibyśmy zahaczyć na trochę dłużej, około miesiąca. I północ i południe jest warte zobaczenia. Już co prawda byłem w większości miejsc, ale Tajlandia jest dobrym miejscem na wypoczynek. Ostatni dzień. Kupione bilety, $14. Z Siem Reap do Bangkoku. A Siem Reap to jest swoją drogą miejsce, do którego musicie przyjechać, jeśli chcecie zobaczyć świątynię, kompleks świątyń Angkor. Ona jakby przynależy zaraz obok całego całego skupiska tych świątyń. I widać, że ono jest mocno turystyczne, to miejsce. Coraz więcej takich dużych resortów, możemy to nazwać hoteli luksusowych. Część sklepów jest też bardziej nowoczesna. Mimo to, że jakby samo miasto jest bardziej wyluzowane niż Phnom Penh, z pewnością. Jest tam na pewno mniej ludzi, ale więcej turystów. Zwłaszcza tych chińskich. Właśnie się też zorientowałem, że nie zrobiłem takiego podsumowania z Wietnamu, więc myślę, że będziemy musieli nadrobić podcastem. A w podcaście więcej takich wartościowych treści, naszych przemyśleń, dłuższych wywodów na temat samych miejsc, żebyście trochę oprócz tego, że vloguję, a vlogi nie mają na celu przekazywania jakichś dużych wartości podróżniczych, bo są inne kanały, które robią to po prostu lepiej. Raczej po prostu taka warstwa rozrywkowa, to w tych podcastach chciałbym zawierać troszeczkę więcej informacji, które mogą być przydatne dla innych podróżników. Także dzięki, że jesteście, dzięki, że oglądacie. No i do zobaczenia w Tajlandii. Trzymajcie się. Cześć.